Polska na Dzień Dobry i Kultura. Na Dzień Dobry ja witam Państwa i moich gości. Jest z nami pani Małgorzata Walczak, producent filmu Dotknięcie Anioła i pan Marek Tomasz Pawłowski, reżyser tego filmu. To film dokumentalny, ja już o tym wspominałam, film, który odnosi sukcesy na świecie i w Polsce również, ale który też przede wszystkim opowiada niesamowitą historię. Historię, rozumiem, która na początku wydawała się aż mało prawdopodobna, prawda? Powiedzmy w takim razie, cóż to za historia? Tak, film mówi o takiej niesamowitej zdarzeniu, o którym na początku, jak Henryk Szenkel ujawnił, żaden historyk polski nie chciał dowierzać. Henryk Szenkel, czyli główny bohater, główny bohater, czyli syn ostatniego szefa społeczności żydowskiej w Oświęcimiu. I ten Leon Szenkel, ojciec Henryka, dostał od Niemców taki rozkaz założenia biura emigracji Żydów do Palestyny w momencie, kiedy jeszcze nie było w ogóle koncepcji powstania obozu koncentracyjnego. No i okazuje się, że Leon Szenker próbuje założyć to biuro, ale żaden kraj tych Żydów nie chce przyjąć. W związku z tym cała ta akcja bierze w łeb i tak na dobrą sprawę Żydzi zostali sami. A proszę powiedzieć, bo Państwo zajęli się tą tematyką, która jest bardzo trudna, dlatego że ona budzi ogromne emocje, bo dotyczy po prostu ludzkich dramatów, tak? Po wszystkich stronach. Zawsze w takiej sytuacji to są gigantyczne emocje. Wiadomo, że są tacy, którzy ryzykują życie i takich było mnóstwo, żeby ratować innych, ale są też tacy, którzy boją się podnieść tego ryzyka, to ryzyko, ale są też tacy, którzy postępują zupełnie inaczej. To jest normalne, że w takich sytuacjach ekstremalnych zachowania są ludzkie bardzo różne. My przed wejściem na antenę rozmawialiśmy, pan mówił o tym, że film, kiedy był pokazywany chociażby w Nowym Jorku, to widzowie mówili o tym, że to jest film, który mimo wszystko łączy. Łączy Polaków, łączy Żydów, to jest film, który nie dzieli. Tak. Wie pani, reakcja tego filmu jest przedziwna i niesamowita, zaskakująca dla nas. Pokazywaliśmy ten film w Los Angeles, w Muzeum Tolerancji, gdzie na sali siedziało 250 osób, cała sala była wypełniona i to byli głównie Żydzi amerykańscy. I nawet przygotowywano nas wcześniej, że być może będziemy mieć trudne pytania, bo potem była dyskusja. I proszę sobie wyobrazić, że przyjęcie było niesamowicie entuzjastyczne, a rozmowa była ciepła i fantastyczna. Ja po tej rozmowie mógłbym tylko wynieść takie wrażenia, że tak na dobrą sprawę, żeby mówić o tych trudnych relacjach, trzeba chyba mówić uczciwie. Ja myślę, że w tym filmie mamy wszystkie elementy tego, co się mogło zdarzyć w czasie wojny w relacjach polsko-żydowskich. Mamy szmalcownika, mamy również kobietę, która boi się o własne życie, przechowuje Żydów w stodole, ale boi się o własne życie i wyrzuca tych Żydów ze stodoły. Mamy również kobietę, która daje kawałek kiełbasy, dzięki temu, nie wiedząc o tym, ratuje małemu chłopcu życie. Mamy również tego tytułowego anioła, który w zasadzie dużej rzeczy nie robi, przeprowadza ich tylko przez las. To nie jest wielkie takie bohaterstwo, ale dzięki temu oni przeżywają. Czyli trzeba było zobaczyć, że taki łańcuszek różnych dobrych dokonań, różnych dobrych takich uczynków ratował życie. Zresztą historycy wyliczyli, żeby móc uratować jednego Żyda, to potrzebny był łańcuszek kilkunastu osób. A proszę powiedzieć, to pytanie do pani. Czy w Polsce jest otwartość różnych instytucji, które mają taki cel, do tego zostały powołane, że mają wspierać powstawanie filmów dokumentalnych, filmów historycznych. Czy jest rzeczywiście gotowość takiego wsparcia? Jak pani to ocenia jako osoba, która jest producentem, musiała zdobyć pieniądze na ten film? No jest to oczywiście bardzo trudne i to nie streszczę tego w krótkiej chwili. Bardzo trudne jest przekonanie na etapie papieru, scenariusza do jakiegokolwiek filmu historycznego. Natomiast potem następuje taki skutek, że jeżeli ten film historyczny jest dobry, jest ciekawy, nie jest po prostu brykiem nudnym, to jest bardzo duża widownia i sami decydenci są zaskoczeni skutkiem i chętniej przystają na dalsze filmy historyczne. Wie pani, ja się tu wtrącę, bo wie pani, problem polega na tym, że na świecie w ogóle filmy historyczne są traktowane w sposób taki marginalny. Zresztą nie wiem, skąd się to wzięło, że ludzie nie lubią historii.
i tematy współczesne, tylko tematy współczesne. Jak pani zobaczy, na każdym festiwalu filmowym, filmów dokumentalnych, są tylko tematy współczesne. Jeśli chcemy z filmem historycznym, nie, no to było, to się zdarzy, to nikogo nie będzie obchodzić. To jest nieprawdą, dlatego że wszystkie teraz szanujące się gazety mają dodatki historyczne. Nasze filmy w telewizji publicznej miały bardzo dużą oglądalność. W związku z tym widać, że jednak publiczność interesuje się historią. Ja mam nadzieję, że powoli, wie pani, to się będzie zmieniać i jednak ci, którzy decydują o tym, będą patrzeć na słupki, będą patrzeć na rzeczywistość i będą szli z duchem czasu. Tak, ale też trzeba dodać, że jednak są takie priorytety, prawda? W Instytucie, Polskim Instytucie Sztuki Filmowej jest wyraźnie priorytet na film historyczny. Trudno jest jednak zebrać całość takiego budżetu, dlatego to jest wyzwanie dla ludzi. Mhm. Czy w filmie dokumentalnym, który już nie powinien być dla widzów ubogi, bo widzowie są w tej chwili bardzo wymagający, prawda? Więc nie jest to proste, ale moim zdaniem jest to bardzo owocne. Powinna być jakaś równowaga. Zawsze w przyrodzie powinna być harmonia, również w doborze tematów. Czyli nie powinniśmy pozbywać się tematów współczesnych, bo one są bardzo istotne, one potem się nie dadzą już nadrobić. Ale w żadnym wypadku nie należy wylać dziecka z kąpielą, tak jak był wydany manifest i na jakiś czas zablokowano w ogóle tematy historyczne, przynajmniej w Telewizji Polskiej, która, no umówmy się, jest jedną z głównych miejsc, które może zlecić taki temat, wspomóc budżetem, ponieważ ma takie zadanie, prawda, misyjnej roli. Ja mam wrażenie, że w ogóle filmy historyczne w Polsce mają jeszcze dodatkowy walor, dlatego że my jesteśmy, co prawda, od ćwierćwiecza mamy Polskę wolną, ale jednak mamy za sobą kilkadziesiąt lat permanentnego zakłamywania polskiej historii. My tak naprawdę możemy wydobywać historię sprzed 30, 40, 50 lat, czyli historie, które w pamięci mają chociażby dziadkowie, no, z kompletnego zapomnienia lub z kompletnego zmanipulowania. No. Jest bardzo wiele takich wątków. Drugi nasz film, którym się zajęliśmy, i to bardzo ważna rzecz i zresztą bardzo porusza, i to jest rzecz, na każdym festiwalu zdobywa jakieś uznanie, nagrodę, to jest Jaster, tajemnica Hela. To jest ciąg dalszy, wyjaśnienie losów z ucieczki słynnej, którą większość ludzi już zna, uciekiniera, gdzie czterech wyjechało z Auschwitz, uciekło, to była udana ucieczka, w mundurach SS, uzbrojeni autem komendanta. I tragiczny był los Jastera, młodego chłopaka, który potem jeszcze przez rok zdążył walczyć tutaj w oddziałach specjalnych, wykonywał wyroki na konfidentach i na skutek tragicznego splotu okoliczności został posądzony o przeróżne wsypy, których nie spowodował oczywiście, to nie była jego wina i to już niedługo potem było wiadomo, ale otrzymał taki wyrok niepisany, nie był sądzony nawet i zginął z rąk kolegów. Tragiczna filmem, historia. Tym filmem... Tym filmem... Przywracam dobre imię, bo przez lata kilka pokoleń historyków zbierało dowody na to, że nie mogło być tak, że on był kolaborantem. Ale wie pani, dowód w momencie, kiedy jest na papierze, on tak nie przemawia jak na filmie, jak na ekranie. Historia zaczyna żyć. Ona wtedy krzyczy mocniej. My zaczęliśmy od tego, że film ma gigantyczną siłę też zjednywania ludzi. Wtedy, tak, kiedy ludzie prawda. Widzą historię, bardzo, swoją bardzo. Historię i widzą ją w sposób no, rzetelny, opisaną, to też te emocje, złe emocje, które czasami tkwią w nich, jakoś się wyciszają. Tylko, ja chcę powiedzieć jedną rzecz, że oczywiście, bo niektórzy mówią o historii, ale nie... Tym bardziej teraz powinniśmy robić filmy historyczne, dlatego że ci ludzie, którzy pamiętają to, są świadkami bezpośrednimi, odchodzą. I za chwilę będziemy mieć tylko zeznania z drugiej ręki, czyli będą nam o tym historycy mówić. A w tej chwili jeszcze jest szansa na to, żeby można zrobić film o tych ludziach, którzy pamiętają tamten czas. No miejmy nadzieję, że wykorzystamy w pełni tę szansę, choć ona wcześniej w pełni wykorzystana nie była. No to też takie smutne stwierdzenie, że czasami ci nasi bohaterowie, świadkowie wielkich wydarzeń zbyt długo czekali na to, żeby móc opowiedzieć i zrelacjonować następnym pokoleniom to, co sami widzieli. Bardzo dziękuję Państwu.
Państwu. Pani Małgorzata Walczak, producent filmu Dotknięcie Anioła i reżyser tego filmu, pan Marek Tomasz Pawłowski, byli Państwa i moimi gośćmi. My dzisiaj Państwa pytaliśmy o to, czy Państwo wezmą udział w niedzielnym Marszu Wolności i Solidarności. Ja już znam odpowiedź, bardzo proszę. 86% z tych, którzy wzięli udział w naszej sondzie, zadeklarowało chęć udziału w tym marszu. 14% z Państwa opowiedziało się, znaczy powiedziało, że w tym marszu udziału nie wezmą. Bardzo dziękuję za wspólnie spędzony poranek. Zapraszam do Republiki na żywo, do internetu. Tam między innymi relacja z procesu Wojciecha Sublińskiego. Proszę być zatem z Republiką i do zobaczenia. Przypominam, 21:30 dzisiaj, kulisy manipulacji. Gorąco zapraszam w imieniu Piotra Lisiewicza i swoim.